Tunel pod Ursynowem, będący częścią południowej obwodnicy Warszawy, został dziś oficjalnie otwarty. W inauguracji udział wziął premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że inwestycja połączy wschodnią i zachodnią część kraju. Tunel pod Ursynowem jest częścią południowej obwodnicy Warszawy. Dzisiejsza decyzja wojewody mazowieckiego o pozwoleniu na użytkowanie była ostatnim etapem przed otwarciem nowej trasy. Otwieramy tutaj najnowocześniejszy tunel w Polsce i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce. To ponad 2 kilometry. Wkreślił premier Mateusz Morawiecki, tłumaczył, że inwestycja to symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej. Połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch systemów autostrad. Premier mówił, że Polska była pocięta siatką dróg ekspresowych, ale nie połączonych ze sobą w wielu miejscach. Wskazał, że właśnie nad tym pracował rząd, by logicznie spiąć inwestycje w jeden ruszt, który zapewni Polsce odpowiednią infrastrukturę komunikacyjną. By zadbać o bezpieczeństwo, w tunelu będzie odcinkowy pomiar prędkości. Premier tłumaczył, że w Polsce na drogach wciąż ginie zbyt wielu ludzi. Nad bezpieczeństwem kierowców czuwać będą też nowoczesne technologie. Zainstalowano tutaj 224 repery niwelacyjne, które do milimetra w systemie elektronicznym śledzą ewentualne przesunięcia, jakiekolwiek zmiany w geometrii tego tunelu. Podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapowiedział, że rząd będzie kontynuował inwestycje drogowe. Jeszcze w tym roku powinien zostać oddany fragment autostrady A1 między Łodzią a Częstochową, a także odcinek trasy S7 na północ od Płońska. Minister mówił też m.in. o autostradzie A2. Za 2 lata Siedlce, jesteśmy w Siedlcach autostradą, za 3 lata w Białej Podlaskiej. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski tłumaczył, że tunel pod Ursynowem to także połączenie wschodniej i zachodniej Europy. Wskazał, że potrzebne jest dziś mądre inwestowanie w transport, co pokazała pandemia i przerwane łańcuchy dostaw. Od sprawnego transportu zależy w dużej mierze bezpieczeństwo żywnościowe. Nie było problemu z produkcją żywności, a bywały w Europie problemy z transportem. Budowa tunelu została sfinansowana ze środków z budżetu państwa oraz środków unijnych.